Cześć, tu Magda z Nasze Podróże Edu.pl. Kontynuujemy naszą serię z cyklu Chorwacja samochodem i w tym odcinku zabieramy Was samochodem na wyspę Hvar, do miejscowości Hvar. Zostańcie z nami do końca. Aby dostać się na wyspę Hvar samochodem, należy udać się do miejscowości Drveni na rybierze Makarskiej. I stamtąd odpływają promy na wyspę Hvar. Czas przeprawy to około 35 minut. Średnio promy kursują 11 razy w ciągu. Pierwszy prom wypływa z miejscowości Drvenik o 5:45, natomiast ostatni z wyspy Suczura i wraca do Drvenika o godzinie 22:00. Z miejscowości Suczura do stolicy wyspy, czyli do miejscowości Hvar, jest około 78 km. Czas podróży według nawigacji to około 1,5 godziny. Jednak z doświadczenia wiemy, że zajmuje to trochę więcej czasu, szczególnie jeśli chcemy się zatrzymać i robić zdjęcia pięknych widoków w okolicy.
Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Zapraszamy już na kolejny. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli się podobał, bardzo prosimy o subskrypcję, prosimy o łapki w górę. Oczywiście, jeżeli macie jakieś sugestie, pomysły, oczywiście zapraszamy do komentowania. No i co? Myślę, że w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejne. Cześć! Aha, i zapomniałam. Oczywiście zapraszamy Was na naszą stronę www.naszepodróże.edu.pl.